Cześć, witajcie. Mam nadzieję, że starczy mi pamięci i baterii na wstępie. Tak, wiecie co, nagrywałem dla was materiał. Normalnie w telefonie wszystko odpaliło mi się z telefonu, co chodzi o orkę poplonu. I praktycznie mówiłem dużo, mówiłem płynnie i kurczę, wiecie co? Okazało się, że później ja wchodzę w galerię, a tego materiału nie ma, wyparował. Tylko szkoda było nagrywania. Myślałem, że będzie vlog. Typowe wzorki. Ja jestem już po pracach ogólnie. Jeszcze zostało mi tam parę pierdół, nie gorzej. Tu jest totalny rozchrzań z tego względu, że robię na okrągło. Zaraz wam powiem kilka kwestii. Kurde, sorry. Będzie wódka jakaś. Tak. Czekajcie chwilę. Ja sobie wezmę te szczotki. Dobra. Jestem trochę gdzieś jakiś taki podziemnięty. Ogólnie. Dobra, zaczynamy od przedniej osi. Nie chcę ingerować, spawać mocowania tego. Tam, gdzie nie wiem, tak dokładnie. Zrobiłem sobie w ten sposób podporę. Ona jeszcze zostanie jeszcze dodatkowo wzmocniona, jakby nie było. Tutaj zrobiłem sobie obejmę, wyklepałem też trochę z przyczepy. I tak to właśnie wygląda. Nie wiem, to wiecie, to jest tylko przyłapane profilaktycznie, tak żeby to ogólnie było jakoś tam złapane, nic więcej. Tak. Tu jeszcze muszę, śruby będą powymieniane, będą inne całkiem śruby, powywierce dziury na kołki. I tak to będzie mniej więcej wyglądać, tylko o to chodzi, że jak oś będzie na traktorze zaczepiona i ustawiona zbieżność, ustawię koła tak, żeby było to wszystko na wprost ciągnika, bo teraz to jest złożenie fusów, gdzie ja mogę tę podporę sobie dokładnie przywiercić. Siłownik będzie brać długość łuczyska 20, ja ustawiłem na 10, ale to dalej wróżenie z fusów. To chodzi o tuleje. Są wymienione obydwie. Powierzchnia jest tutaj, widzicie, zebrana na podkładki dystansowe. Tutaj mi ten prawy wąs przyszedł. Także on jest do montażu. Mamy cały drążek nowy, dochudnicy nowy. Głowica, jeszcze nie wiem, chyba też pójdzie nowa. Nowe pierścienie, nowe tuleje. Mierzyłem sobie pierścionki wczoraj, a pierścienie jakieś takie pierścienie. Made in Russia, rosyjskie. No i tu będzie jeszcze trochę składania, trochę zabawy z MTZ-em, ale powiem wam tak, będzie jakoś to tam ogarnięte, zrobione, przynajmniej jakiś czas pojeździ. Dołu nie robię z tego względu, że ciśnienie oleju ma zawsze trójkę i to moim zdaniem jest ciśnienie jak na ten traktor wystarczające na wolnostaka. Moim zdaniem to jest ciśnienie po prostu tak jak prawidłowe, jak powinno być. To wiecie, jak ktoś ma więcej, to powie, że więcej. No okej, ja się zgodzę z tym, tak? Ale to też nie jest złe ciśnienie. Co to jeszcze mogę wam nadmienić z tym wszystkim? To chodzi tutaj, zastanawiam się. No tłoki mam wyczyszczone. A, odpowiedzi, wasze komentarze. Jedna osoba, pamiętam niektóre komentarze, wszystkich może nie pamiętam, musiałbym zaraz zerknąć na telefon. Tłoki są powyczyszczane, powymywane. To wstawię wam materiał, też z tego wymywania ogólnie. Co tu jeszcze? No na razie chyba tyle, no co tu więcej. Tam Orbitrol, to wszystko mocowania. To jeszcze coś będę kombinował, zbiornik pewnie z 80 lub 12 jakiejś. Dobra. Zerknijmy sobie na YouTube'a. Jakoś postawimy kamerkę. Nie wiem, żeby się trzymała w miarę. Może i dobrze, żeby stała. Dobra.
zbiorniczek. Zaraz zerknę sobie, gdzie mi będzie widać po prostu, żeby nie było lipy. O, tak będzie ok. Mam nadzieję, że dobrze będzie mnie słychać. Mianowicie, to tak, odebrane. Grzegorz pisze, Daniel, napisz wymiary tej wiaty, jakie grube słupy, łaty, jaki materiał u nas w stężeniu. Tak, co chodzi o to, wiaty nie mogłem większej postawić, co chodzi o dobrych sąsiadów, jak to się mówi. Tutaj jest 8x32, ja się nie mogłem wciąć ani w podwórek, ani w działkę, bo jest regulacja prawna, wszystko musiało być zgodnie z prawem zrobione. Chodzi o zespaw, czyli słupy i kratownica, to tak. Tutaj nie wiem dokładnie tych wymiarów, ja mogę pokazać tego słupa, no w razie to jest podwójnej cełówki, kratownica wykonana hutniczej, tak samo słupy z cełówki hutniczej. I ja to kupiłem, to było gotowe, tylko dorabiałem jedną kratownicę i dwa słupy z rur, te pierwsze, bo była dostawiana, bo akurat nie było jednej tej. 8x32. Łaty. Łaty są metalowe. Nie wiem, chyba cełownik setka to się nazywa. Dokładnie wam, ja tego nie powiem, jak to ten. Musiałbym po prostu to pomierzyć, a nie pamiętam tych zestawów. Dobra. MTZ, czy ciężko ci palił i brał olej? Olej brał, nie były to jakieś ilości ogromne, to i powiem tak, nie robiłbym tego silnika, jakby to się nie pojawiło z tą wodą, bo bym go się nawet nie czepiał, ewentualnie może z tym orbitrolem bym pomyślał. Co chodzi o odpalenie, jemu dużo nie trzeba było, myślę, że to nie było najlepsze palenie, ale było na wyższym poziomie, co chodzi o odpalenie, nie miał jakichś tam większych problemów i to ogólnie odpalało. I tak, witam. Mam pytanie, to łożysko audio o tych numerach ma wymiary, tak, mieszczą się tam te łożyska. Po przerobieniu odpowiednio wałka mieszczą się te łożyska? Ja nie pamiętam, jak to dokładnie było z tym, czy kołnierz był, trzeba było zebrać? Chyba kołnierz było trzeba po prostu zebrać od strony frezu wypustu na walek WOM. Tam jest taki kołnierz i to było uzupełnione, bo zębatka była uzupełniona taką tulejką. No to po prostu była tulejowana zębatka ze względu na nowe wymiary łożyska, tak? Trzeba było to zrobić. Co tu więcej? Więcej tutaj nie ma nic. Na pewno jak poszukam, to odpowiem na to dokładnie pytanie. Tylko muszę tam zobaczyć, bo ja już o tym zapomniałem, mi to po prostu działa, chodzi. Rok jazdy traktorem praktycznie z napędem często używanym, no i nic się nie dzieje z tym akurat. Dobra, tutaj wam pokazałem tak wstępnie. Ja mam nawozy na przyczepie, muszę to rozładowywać, ustawiać sobie. To postaram się może dzisiaj rzucić ten materiał. Opowiadam różne wam sprawy, rzeczy, ogólnie to będzie, niech to będzie krótki vlog, krótki materiał. Ja lecę dalej z koksem. No i tyle chyba w tym materiale, co mogłem wam tak na wstępie, pokrótce, na szybko powiedzieć. Czas mi nagli. Dzisiaj mam jeszcze innych zajęcia, może bym się jeszcze tego tutaj chęć oczepił, coś robić. Dobra, tyle, cześć.